jednym z fundamentów polskiego Kołobrzegu jest ceremonia zaślubin 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem, która odbyła się tuż po zakończeniu bitwy 18 marca 1945 roku. W ten sposób żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego oraz delegacja 2. Armii, o której często się dzisiaj zapomina, kontynuowali tradycję zapoczątkowaną przede wszystkim w lutym 20 roku przez żołnierzy generała Hallera. To właśnie w Pucku odbyła się pierwsza w wolnej Polsce ceremonia zaślubin z morzem. Ciekawostkę stanowi fakt, że generał Haller wypływał wtedy w Bałtyk wraz z kaszubskimi rybakami na pokładzie kutra, który został zbudowany właśnie w Kołobrzegu, w fabryce Hermana Borowskiego. Oczywiście w tamtym czasie nikt nie myślał o tym, że Kołobrzeg będzie zdobywany i że stanie się miastem polskim. Jeśli rozpatrujemy kwestie związane z zaślubinami z Bałtykiem, to warto wspomnieć, że te kołobrzeskie były trzecimi, jakich dokonali żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego. 15 marca 1945 roku w Dziwnówku swoją ceremonię zorganizowała 2. Dywizja Piechoty. 17 marca 1945 roku, na dzień przed zakończeniem walk o Kołobrzeg, ślubowali żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii w Mrzeżynie. Ale to właśnie ta zorganizowana popołudniem 18 marca 1945 roku w Kołobrzegu ceremonia przeszła do historii jako jedyna oficjalna tego rodzaju i związana nie tylko z powrotem, jak wtedy mówiono, a w zasadzie przyłączeniem Kołobrzegu do odradzającej się po II wojnie światowej Polski, ale także przyłączeniem całości Pomorza Zachodniego. Ta tradycja osadzona w realiach zanurzającej się w bałtyckie fale biało-czerwonej flagi przetrwała do dzisiaj. Wspominamy ją nie tylko w Muzeum Oręża Polskiego. Wizja dotarcia na brzeg Bałtyku rozpalała wyobraźnię żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w zasadzie od momentu przekroczenia historycznych granic Pomorza. Wielu żołnierzy nigdy nie widziało morza. Dla nich oprócz waloru bojowego uczestnictwo w działaniach nad ujściem Parsenty było także olbrzymim przeżyciem emocjonalnym. Jako pierwsi na brzeg Bałtyku wyszli żołnierze pododdziału zwiadu kaprala Leona Piworowicza z 1. Batalionu 16. Pułku Piechoty. W Grzybowie 8 marca około godziny 6 rano natknęli się na trzykrotnie większy oddział niemiecki, który akurat prowadził ewakuację. Niemcy złożyli broń, a żołnierze polscy dotknęli wody. 3 godziny po tym, jak patrol Leona Piworowicza dotarł nad Bałtyk, czyli około godziny 9, 8 marca 1945 roku, na plaży w Grzybowie pojawiła się 10-osobowa delegacja 16. Pułku Piechoty. Plutonowy Kazimierz Grzejek i starszy strzelec Zygmunt Pączka wbili w morskie fale, w piach, który znajdował się pod wodą, biało-czerwony proporczyk używany jako znak rozpoznawczy w jednym z pododdziałów. Był to pierwszy akt zaślubinowy, jaki dokonał się w czasie walk o Kołobrzeg. 13 marca 1945 roku delegacja 16. Pułku Piechoty pod przewodnictwem porucznika Mieczysława Taubę wyruszyła do Warszawy. W butelce wieźli słoną wodę pobraną właśnie w Kołobrzegu. 2 dni później, 15 marca, tą butelkę przekazano dowódcy Wojska Polskiego generałowi Michałowi Roli Rzymierskiemu w asyście wiceministra obrony narodowej, ówczesnego prezydenta Warszawy, generała Mariana Spychalskiego. Również 13 marca, kiedy porucznik Taubę ruszał w stronę stolicy, w rejonie Kamiennego Szańca i Fortu Wilczego nad Bałtyk wyszli żołnierze 12. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. 2 z nich, podporucznik Grzegorz Jasiński i szeregowy Marian Kupnicki, podjęli samobójczą misję dotarcia do wody i nabrania jej w manierkę, po to, żeby przekazać towarzyszom broni. Obaj zginęli w wyniku ostrzału z karabinu maszynowego prowadzonego z Kamiennego Szańca. Kilkadziesiąt minut później kapral Słomiany ostatecznie przypieczętował dotarcie 12. Pułku Piechoty nad Bałtyk. Tradycja zaślubin z Bałtykiem jest w zasadzie tak stara, jak stary jest Kołobrzeg. W 1000 roku, gdy tutaj ustanawiano pierwsze na Pomorzu biskupstwo, Reinbern, pierwszy biskup kołobrzeski, wrzucił w morskie fale 3 kamienie. Oczywiście ta ceremonia miała zupełnie inny wydźwięk, miała wypędzić złe duchy z morza i ustanowić tutaj chrześcijaństwo, ale dziś odczytuje się ją jako jedną z pierwszych związanych między innymi właśnie z relacją między Kołobrzegiem a Bałtykiem. Zdecydowanie później, w roku 1920, wielką ceremonię zaślubinową na szczeblu państwowym zorganizowano w Pucku. 10 i 11 lutego tamtego roku dowódca frontu pomorskiego, generał Józef Haller,
wjeżdżając w morskie fale w puckim porcie rybackim, symbolicznie nawiązywał mariaż między odradzającą się po 123 latach niewoli Rzeczpospolitą, a Morzem Bałtyckim, które stać się miało dla Polaków oknem na świat. Wówczas mówiono, że była to ceremonia oficjalna, państwowa. Uczestniczył w niej m.in. minister spraw wewnętrznych ówczesny Stanisław Wojciechowski. Uczestniczyli przedstawiciele polskiej społeczności Gdańska, którzy ufundowali zdecydowanie wcześniej dwie platynowe obrączki wrzucone przez generała i jego towarzyszy w morskie fale. W Kołobrzegu ta sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. Do uroczystości nie przygotowywano się dłuższego czasu, przygotowywano się do niej kilka godzin. Te kilka godzin pozwoliły na po pierwsze postawienie masztu na forcie Ujście, na którym pojawiła się biało-czerwona flaga. Po drugie przygotowano to, co było niezbędne, żeby taką ceremonię przeprowadzić, czyli trybunę, na której przemawiali oficjele, ale także trybunę, na której odprawiono mszę świętą. Dokładnie w tym miejscu 18 marca 1945 roku na górnym tarasie fortu Ujście, strzegącego od XVIII wieku wejścia do Kołobrzeskiego portu, ksiądz Alojzy Dudek, kapelan 3. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, wypowiedział słowa otwierające uroczystości zaślubinowe. Rozpoczęła je tak jak w roku 20, w czasach generała Hallera, msza święta, co dziś wydaje się sprzecznością wobec ideologii, z którą najczęściej kojarzone jest Wojsko Polskie na wschodzie. Msza święta trwała około godziny. W międzyczasie zdążyło się ściemnić, dlatego fotografii z 18 marca 1945 roku i z samej ceremonii próżno jest szukać. Nie oznacza to, że nie odbyła się ona w przysłowiowym blasku fleszy, bo specjalnie z okazji tej ceremonii zaproszono starszego sierżanta Zbigniewa Rawicza, korespondenta wojennego gazety Zwyciężymy, który miał dokumentować ten niezwykły akt. Po mszy świętej przemówił zastępca dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych, pułkownik Piotr Jaroszewicz. Mówił o tym, co wydarzyło się na drodze żołnierza do tego miejsca, co wydarzyło się w czasie walk o Kołobrzeg, ale także w czasie walk na całym Pomorzu. Po uroczystości nadano 40 krzyży walecznych. Oczywiście była to tylko kropla w morzu tej krwi, która została przelana w Kołobrzegu w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Warto pamiętać, że w ceremonii zaślubinowej w Kołobrzegu uczestniczyli nie tylko przedstawiciele 1., ale również 2. Armii Wojska Polskiego. Na uroczystościach, których gospodarzem był 7. Pułk Piechoty, pojawili się m.in. generał Mikołaj Prus-Więckowski, dowódca 7. Dywizji Piechoty, wchodzącej nominalnie w skład 2. Armii, jego zastępca do spraw polityczno-wychowawczych, major Franciszek Mróz oraz pułkownik Edmund Pszczółkowski, reprezentujący sztab generała Świerczewskiego. To oznacza, że ceremonia, którą zorganizowano w Kołobrzegu, nie była ceremonią państwową, ale była ceremonią armijną, którą przeprowadzono w obecności przedstawicieli 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Zaraz po zakończeniu uroczystości na górnym tarasie fortu Ujście delegacja zaślubinowa wzorem 1920 roku udała się nad brzeg Bałtyku. Z pirsu wschodniego Kołobrzeskiego portu, który od 2015 roku nosi imię Franciszka Niewidziały, właśnie ten żołnierz, 43-letni artylerzysta, jeden z członków działonu armaty 45 mm przeciwpancernej typu 53K, został wytypowany jako osoba, która w imieniu całej 1. i 2. Armii Wojska Polskiego wrzuci zaślubinową obrączkę w morskie fale. Franciszek Niewidziało, urodzony w Stryjówce koło Tarnopola, nie wiedział, że kilka dni wcześniej życie w rejonie Łobza stracił jego 20-letni syn, oficer w szeregach również 1. Armii Wojska Polskiego. Ceremonia nawiązywała do tradycji, które zainicjował generał Józef Haller. Była także aktem fundamentalnym dla polskiego Kołobrzegu, bo to właśnie poprzez ten symboliczny mariaż, obrączkę, która znalazła się w lodowatych falach Bałtyku pośród ruin Kołobrzeskiego portu, narodził się polski Kołobrzeg. Przeszliśmy morze po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że Cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w Twe fale, biorę z Tobą ślub, ponieważ Tyś było i będziesz zawsze nasze.
Dziś, myśląc o ceremonii zaślubin z Bałtykiem, widzimy przede wszystkim zdarzenia z popołudnia 18 marca 1945 roku. Musimy zdawać sobie sprawę jednak, że takich uroczystości było w mieście co najmniej kilkanaście. Jako pierwsi przystąpili do nich żołnierze 18 Pułku Piechoty, którzy około godziny 13 18 marca 1945 roku w rejonie dzisiejszej Latarni Morskiej zorganizowali pierwszą ceremonię w ramach pododdziałów. Jako pierwszym również wrzucającym zaślubinową obrączkę w morskie fale był należący do tego oddziału porucznik Franciszek Sentowski. Kolejnymi jednostkami, które zorganizowały własne uroczystości, ale tym razem na plaży zachodniej, byli żołnierze 4. Pułku Czołgów Ciężkich oraz 5. Brygady Artylerii Ciężkiej. W tym drugim przypadku improwizowany sztandar uszyty na początku walk o Kołobrzeg w falach zanurzył Jerzy Oświecimski. Kolejnego dnia, 19 marca 1945 roku, do Kołobrzegu dotarli operatorzy czołówki filmowej Wojska Polskiego. To właśnie z tego dnia mamy zarejestrowane kadry, które dziś uchodzą za zdjęcia zrobione w czasie walk. Również olbrzymia kolekcja Rybickiego, która znajduje się w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, dokumentująca ceremonię zaślubinową i fotografie, które przedstawiają żołnierze 10. Pułku Piechoty ze sztandarem swojej jednostki, zostały wykonane tego dnia, czyli 19 marca. Przez 48 godzin pod oddziały 1. Armii Wojska Polskiego świętowały dotarcie nad Bałtyk. Skończyła się najbardziej krwawa bitwa w dziejach tego zgrupowania. Bitwa, która porównywana jest dzisiaj do tego, czym dla 2. Korpusu Polskiego we Włoszech była bitwa o Monte Cassino, a dla Armii Krajowej powstanie warszawskie. W Kołobrzegu życie straciło około 1200 żołnierzy Wojska Polskiego. Wielu z nich do tej pory nie doczekało się upamiętnienia. Mogiły, również polowe, ale także szczątki naszych żołnierzy znajdowane są na terenie miasta również w czasach współczesnych. 18 marca 1945 roku o godzinie 21 czasu miejscowego w Moskwie oddano 12 salw ze 124 dział. Był to hołd oddany uczestnikom walk o Kołobrzeg. Oczywiście nikt wówczas nie pamiętał, że pierwszy komunikat o zdobyciu miasta dotarł do stolicy Związku Radzieckiego już 4 marca i był całkowicie niezgodny z prawdą. Upamiętnianie działań w Kołobrzegu w roku 1945 rozpoczęły się dokładnie rok później. W marcu 1946 roku po raz pierwszy spotkali się uczestnicy walk, weterani już w polskim Kołobrzegu. W tym czasie również zapadła decyzja o rozpoczęciu żmudnej i trwającej kilka lat operacji ekshumacyjnej. Zaczęto wydobywać ciała ponad 1200 żołnierzy polskich i radzieckich, którzy polegli w działaniach na terenie naszego miasta. 1 listopada 1963 roku oczekiwano na to, aż w końcu odsłonięty zostanie pomnik zaślubin. Stało się to dokładnie 48 godzin później. 3 listopada przy oficjalnych uroczystościach z udziałem władz ukazano światu to, co dziś jest jednym z symboli Bitwy Kołobrzeskiej z roku 1945, czyli pomnik zaślubin z Bałtykiem autorstwa Wiktora Tołkina. Artysta ten miał za sobą m.in. stworzenie monumentów upamiętniających martyrologię narodu polskiego w Majdanku i w Stutthofie. Sam pomnik nawiązuje do flagi, którą żołnierze zanurzyli w Bałtyku nie tylko w dniu zaślubin, ale także w kolejnych dniach i stacjonowaniu nad naszym polskim morzem. Wokół pomnika znajdują się również płyty, na których upamiętniono wszystkie pododdziały uczestniczące w krwawej dwutygodniowej bitwie. Legenda kołobrzeska głosi, że przejście tunelem pomnika na bezdechu ma zagwarantować szczęście. On sam odwołuje się nie tylko do tragicznych wydarzeń ze schyłkowego okresu II wojny światowej, ale także do tysiącletniej historii, nie tylko militarnej, wspaniałego miasta, jakim jest Kołobrzeg.